co drugi weekend września organizujemy w Waszkowicach targi rolne Agropomerania. Nasze targi są największą imprezą plenerową w Polsce, skupiającą na 60 hektarach ponad 900 firm, a odwiedza nas ponad 100 tysięcy osób. Przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jest z nami pan prezes. Witamy. Witamy panie prezesie. Witam Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, samorządowców rolniczych, przedstawicieli związków rolniczych, instytucji związanych z rolnictwem, inspekcji weterynaryjnej, sanitarnej, służb mundurowych, policji i straży pożarnej. Witam przedstawicieli EZS-ów. Witam wszystkich państwa, przyjaciół, sympatyków tej wspaniałej imprezy targów Agropomerania w Waszkowicach. Patrząc na państwa, cieszę się niezmiernie, że razem z wami, dzięki wam, ale także i dla was, te targi ewoluują, są coraz lepsze, coraz większe i muszę się pochwalić, że zostały ogłoszone jednogłośnie przez wszystkie ośrodki doradztwa, że są największe w Polsce. I to dzięki wam i dla was te targi organizujemy. 27. edycję targów Agropomerania w Waszkowicach uważam za otwartą! Brawo! Od wielu lat, praktycznie od początku istnienia, we wszystkich naszych działaniach wspiera nas Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Także w tym roku, dzięki uprzejmości zarządu, ale także dzięki dobremu projektowi, który został stworzony przez moich pracowników, mogliśmy stworzyć dla naszych odwiedzających strefę eko. Od kilku lat wspieramy targi rolne Agropomerania w Waszkowicach. Uczestniczymy w nich czynnie, chociażby poprzez tego rodzaju stoiska, które są tutaj za mną, na których pracownicy Wojewódzkiego Funduszu organizują różnego rodzaju konkursy dla uczestników targu, ale również uczestniczymy dofinansowując to przedsięwzięcie. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska to nie tylko targi rolne, ale przede wszystkim nasza współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska to edukacja dzieci. Dzięki utworzeniu Waszkowickiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej wszystkie zdobycze, całą wiedzę ekologiczną możemy przekazać tym najmłodszym, którzy bardzo chętnie w sezonie wiosennym i jesiennym przyjeżdżają do Waszkowic. Te wszystkie działania są także finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie nowoczesne gospodarstwo rolne bez również ekologicznych rozwiązań, bez kanalizacji, bez segregacji odpadów. Coraz więcej rolników to rozumie,
Coraz więcej z nich stosuje nowoczesne, agrotechniczne, ale również ekologiczne metody uprawy. I również na wielu gospodarstwach rolnych widzimy już dzisiaj urządzenia związane z odnawialnymi źródłami energii. To powoduje, że chcemy być blisko beneficjentów, chcemy uczestniczyć w tych targach i myślę, że tak będzie również w następnych latach. Kontynuując naszą tradycję, chciałabym serdecznie zaprosić na przyszłą odsłonę Baszkowickich Targów Agropomerania, już 28, która zawsze, pamiętajmy, odbywa się w drugi weekend września, a więc zapraszam na Targi Rolne Agropomerania 28 w 2015 roku.